Ale widać już nas, tak? Okej, okay, dobra. <laughs> Dobrze. Dostałem informację, że jesteśmy z powrotem. Przepraszam, że tak musieliście czekać w korku, ale słuchajcie, to jest też taka nauka na przyszłość. Jedziemy samochodem i coś się na drodze wydarzy i musimy się uzbroić w cierpliwość, no bo tej cierpliwości od nas inni też wymagają. Tu podziwiam Cypiana, że doszedł do ładu z tymi technicznymi nowinkami. Dobrze, że jesteśmy. Moi drodzy, wracając, żeby nie przeciągać, przedłużać tego spotkania, bo Państwo też macie swoje jeszcze zajęcia. Kilka przykładów, kiedy mamy obowiązek zachowania szczególnej ostrożności. A ja więc tu już powtórzę. On ma obowiązek zachowania szczególnej ostrożności. Dojeżdżamy do skrzyżowania, obojętnie jakiego znaku ostrzegawczy, obowiązek zachowania szczególnej ostrożności. Tu mamy skrzyżowanie bez znaków, obowiązek zachowania szczególnej ostrożności. Cała trójka musi o tym pamiętać. Mamy przejście dla pieszych, obowiązek zachowania szczególnej ostrożności. Ten pieszy wchodzący na to przejście też miał ten obowiązek zachowania szczególnej ostrożności. Ten rowerzysta i my musimy zachować szczególną ostrożność. Przystanki komunikacji yy, publicznej, gdy będziemy do takiego przystanku, który nie znajduje się przy kramiaźniku dojeżdżani, to już pomówiłem to dzisiaj mamy obowiązek zachowania szczególnej ostrożności przejazdy kolejowe bez znaczenia czy szerzone czy nie szerzone, zachować szczególną ostrożność no i ta elka na dachu zwróć uwagę to ten kierowca tego pojazdu ma jak gdyby podwójnie zachować szczególną ostrożność raz bo wyprzedza to nawet gdyby elki nie było to już ma zachować szczególną ostrożność, ma obowiązek zachowania szczególnej ostrożności, ale gdyby się wymijały pojazdy ze sobą, to też by miał obowiązek zachowania szczególnej ostrożności. I tutaj mówimy o tej sytuacji omijania węgla, prawda? To zwróćcie uwagę, ta sytuacja odbywa się poza obszarem zabudowanym. Kierujący tym samochodem ma obowiązek zachowania szczególnej ostrożności i jeszcze gdy jest to poza obszarem zabudowanym, podczas tego omijania pojazdu ma używać krótkotrwawych sygnałów dźwiękowych. W obszarze zabudowanym jest zakaz używania sygnału dźwiękowego, więc tego trąbienia przerywanego by nie było, ale poza obszarem zabudowanym przy omijaniu, jak i przy wyprzedzaniu w takich warunkach pogodowych ten sygnał dźwiękowy ma być użyty autobus z komunikacji szkolnej, pamiętajcie o tym, że przejeżdżając obok takiego autobusu, zachować szczególną ostrożność. O! Przykład tego pojazdu, który jest zaopatrzony w ten znak międzynarodowy osoby niepełnosprawnej, prawda? Włączone są światła awaryjne, wysiadają, wsiadają pasażerowie, kierujący tym samochodem ma obowiązek zachowania szczególnej ostrożności. Gdyby to nie był samochód przewożący osoby niepełnosprawne, zwykły samochód, prawda? To wtedy on ma zachować ostrożność, a tak to ma zachować szczególną ostrożność. To no jest znowu skrzyżowania, zachować szczególną ostrożność. I jeszcze taka jedna zasada na sam koniec dzisiejszej lekcji zasada ograniczonego zaufania. Moi drodzy, generalnie rzecz biorąc, innym uczestnikom ruchu należy ufać, Usta za ustawodawca wskazał, że w stosunku do niektórych osób, niektórych uczestników ruchu, których zachowanie jest odmienne, odbiegające od norm, mam stosować zasadę ograniczonego zaufania. Jeśli widzę, że ktoś mi wierzy tym rowerem, to już muszę podjąć decyzję o tym hamowaniu. Jeśli idzie sobie tutaj człowiek takim zygnaczkiem, no to nie wiem, w którą stronę wiatr zawieje, czy przypadkiem nie wkroczy mi na jezdnię, prawda? W stosunku do tej osoby mam stosować zasadę ograniczonego zaufania. Jeśli mam taką sytuację, bawiące się dzieci, mogę przewidywać, że ta piłka zaraz się tutaj wtoczy na jezdnię i ten Wojtuś nie będzie czekał, a zjadą piłkę ominę, tylko pobiegnie mi za tą piłką, prawda? Mam stosować zasadę ograniczonego zaufania. Któż ma tutaj pierwszeństwo? Czy kierujący tym samochodem, który ma prawą stronę wolną, czy ten, który z tej strony jedzie i on ma po prawej stronie yy, ten pojazd? No, Ten z żółtym dachem powinien jechać jako pierwszy, ale w sytuacji takiej, kiedy kierujący tym samochodem widzi, że pędzi ktoś i nie reaguje na przepisy ruchu drogowego, to musi podjąć decyzję, żeby nie wierzyć, żeby nie doszło do kolizji. Prawda? Kto ma pierwszeństwo? Ten, który ma zielone światło. Czy kierujący tym samochodem ma obowiązek zachowania szczególnej ostrożności? No oczywiście, a bo różnie to bywa w życiu, zwróćcie uwagę, ma zielone, ale musiał przyhamować ten samochód, bo doszłoby do wypadku drogowego. Także stosujemy tę zasadę ograniczonego zaufania w sytuacji takiej, kiedy ktoś porusza się niezgodnie z przepisami prawda, i stwarza przez to e, tę sytuację niebezpieczną. To musimy na to odpowiednio reagować. Z mojej strony byłoby na dzisiaj wszystko. Okay, ja mam jeszcze cztery pytania na koniec, także Cyprian, proszę o wyświetlenie. Dobra, to strefa ruchu, a strefa wewnętrzna. Takie <tryk> <pytań>. <tryk> O Boże, kochany. <tryk> Spokojnie. Spokojnie. Przede wszystkim. Może <tryk> no, się jeszcze fan napije właśnie. Mamy, mamy dwa oznakowania, nie mogę mówić, mamy dwa oznakowania, przepraszam na mamy dwa oznakowania, znak strefa ruchu i mamy strefę, drogę wewnętrzną, droga wewnętrzna, jakaś droga zakładowa, w jednym czy drugim przypadku wyjeżdżamy na inną drogę, jesteśmy włączającym się do ruchu. Inne znaki drogowe będą. Co tam jeszcze masz? Już. Czy pojazd wojskowy to pojazd wolnobieżny? A jaki pojazd wojskowy? Podział jest taki: prędkość do 25 na godzinę to jest pojazd wolnobieżny. Powyżej 25 pojazd nie jest pojazdem wolnobieżnym. Jeśli motorower nie jest pojazdem silnikowym, to czym? Jest w kodeksie drogowym opis, że jest to pojazd niesilnikowy. Ma silnik, pojemność do 50 cm sześciennych, prędkość do 45 km na godzinę. Jest to pojazd posiadający silnik, ale nie jest zaliczany do pojazdów silnikowych. Ok, i ostatnie Tak samo jak rower. Jest to pojazd napędzany siłą mięśni, ale może być wspomagany silnikiem elektrycznym. Do pewnych granic, prawda? Dobra i ostatnie pytanie od Wojtka. Czy ciągnikiem rolniczym z przyczepą przystosowaną do, przewo do przewozu osób możemy transportować więcej niż 9 osób posiadając prawo jazdy kategorii B? Ciągnikiem rolniczym będziemy poruszali się, możemy ciągnąć, tak zwane, kiedyś swego czasu były tak zwane bonanzy. Nie wiem, czy pamiętacie. Przyczepa przystosowana do przewozu dzieci do szkół i takim ciągnikiem moglibyśmy Także kierować. Czemu tramwaj nie jest pojazdem silnikowym? No ustawodawca to już nie, nie do mnie. Taki został wprowadzony podział, podział yy, pojazdów, że ciągnik jest pojazdem silnikowym, tramwaj nie jest pojazdem silnikowym. Krótko, koniec, kropka. Super, bardzo dziękuję Panie Eugeniuszu za wykład, czerpujące Wam za cierpliwość, za zadane pytania, za obecność przede wszystkim. Tak jak już pisałam Wam, ustaliliśmy z Panem Eugeniuszem, że zadaniem domowym będzie mhm. wykład, pierwsze dwa, pierwsze tematy, pierwszy, drugi. Także przeróbcie zdjęcie, zróbcie zdjęcie zaliczonych testów i pierwsze trzy osoby, które nadeślą nam to zadanie do godziny 15, dnia jutrzejszego otrzymają od nas przedłużenie dostępu do platformy. Przydaje się, jak, jak dostęp się kończy, ale też przydaje się, utrwalacie sobie w ten sposób po prostu materiał, tak? Także warto, warto te zadania robić. I wysyłacie nam na Messengera teoria sprawkopl Dzięki wielkie w takim Dzięki razie. Wiem, Miłego do wieczoru. Do godziny 18. Mam nadzieję, że będziecie wszyscy zwarci gotowi na godzinę 18. No, czekamy. Do zobaczenia.